dzisiejszym odcinku Aska na stylowe, karnawałowe propozycje z marką Monari. W rolę modelki ponownie wcieliła się Joanna Maćkowska. Metamorfozę rozpoczęłyśmy od nowoczesnego makijażu wieczorowego, który cechuje rozświetlona skóra oraz mocniej podkreślone oko. Podążając śladami najnowszych trendów, pierwsza stylizacja nawiązuje do swingujących lat 60. Prosta, a zarazem efektowna sukienka w morskim kolorze pięknie podkreśla typ urody mojej modelki, a w połączeniu z kolorowymi dodatkami nabiera nowoczesnego sznytu. Druga stylizacja nawiązuje do klimatów disco lat 80. ubiegłego wieku, w których królowały cekiny, metaliczne materiały oraz widoczne błyszczące dodatki. Lekko dopasowany fason sukienki podkreśla kobiece kształty, jednocześnie nie krępując ruchów. Trzecia stylizacja jest również bardzo efektowna i nawiązuje do włoskiego Dolce Vita. Przypadnie ona do gustu kobietom, które podążają za modą i nie boją się oryginalności. Minimalistyczna torebka równoważy całość. Prosta, dopasowana sukienka swoim fasonem nawiązuje do klimatu mody lat 50. Nawet bez zbędnych dodatków idealnie podkreśla kobiecą sylwetkę, powodując, że nie można oderwać od niej wzroku. Jak karnawał, to i dobra zabawa. Dlatego ostatnia propozycja jest radosna i niezobowiązująca. Różowa sukienka z kolekcji Małgorzaty Sochy wspaniale oddaje klimat niezobowiązującej, dziewczęcej elegancji. Mocny dodatek w postaci czarnej opaski przełamuje ten delikatny look. Jest kobieco, elegancko i radośnie. Bogaty asortyment oraz podążanie za trendami powoduje, że każda miłośniczka mody znajdzie w Monari propozycje idealne dla siebie. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata mody i urody, subskrybuj kanał Galerii Askana na YouTube. Tymczasem to tyle. Zapraszamy na zakupy. Monari, Galeria Askana.